Wielu z nas pewnie tak żyje spokojnie, tak jak czytamy przed II wojną światową. Nie? E, dzieci przeżywały wakacje, było też jakieś tam zagrożenie, ale nikt nie zdawał się z tego sprawy, że naprawdę będzie wojna. I, I dzisiaj pewnie coś podobnego jest w, w Polsce, tak żyjemy sobie spokojnie, wydaje nam się, że, że to pewne rzeczy nas nie dotyczą, że to się dzieje tam gdzieś na, na wschodzie, że to wojsko się gromadzi i tak dalej. Ale pamiętajmy zawsze, że e, czasem sytuacje zaczynają się wymykać spod kontroli i zaczyna się dziać coś, czego ludzie nigdy nie chcą. I stąd też bardzo potrzebna jest modlitwa, bowiem dzisiaj jest naprawdę potrzebny pokój, na całym świecie, i obojętnie gdzie jest ta wojna, czy bliżej nas, czy dalej, też sami widzimy, jak było bardzo niebezpiecznie na granicy z Białorusią, i wiemy, ile to kosztowało wysiłku i trudu, i władze polskiej i narodu polskiego. Tak samo, będąc tutaj, to pierwsza rzecz, którą chcę. To zachęcić wszystkich do modlitwy za ojczyznę. Jak sami się mudlmy, który tu słuchamy, Radia Maria i Telewizji Trwam, i zróbmy wszystko, żeby tych ludzi było jak najwięcej modlących się. Dzisiaj gromadźmy się w kościołach, gromadźmy się w domach naszych. Jest możliwość poszukania litanii do Świętego Andrzeja Boboli i prośmy go o to, aby nam pomógł. I dlaczego ja dzisiaj z takim przekonaniem mówię, że bardzo potrzebna jest modlitwa za naszą Ojczyznę? Bowiem znam pewne fakty, wydarzenia związane z cudem nad Wisłą. I to jest też bardzo istotne i bardzo ważne, bo wielu ludzi tego nie wie. Właśnie to mnie najbardziej dziwi, że obchodziliśmy. Stulecie Cudu nad Wisłą w 2020 roku. I podkreślano e, te pewne czynności, które podjęli biskupi polscy na Jasnej Górze, jak zgromadzili się u Matki Bożej, jak poświęcili ojczyznę naszą, sercu Bożemu, oddali Matce Bożej. Tak, to wszystko prawda jest. Ale w pewnym momencie stało się coś, o czym... Się milczy. O czym się milczy? A nie powinno się milczeć. Otóż to jest dla mnie bardzo zastanawiające, że biskupi polscy zrozumieli tam na jasnej górze, że Polskę może uratować błogosławiony Andrzej Bobola. To jest dla mnie do dzisiaj zastanawiające. Przecież słynnymi patronami, Głównymi naszej ojczyzny był święty Wojciech, święty Stanisław, a biskupi polscy uznali, że to będzie Andrzej Bobola. Dowodem na to jest list, który napisali do papieża Benedykta XV, żeby kanonizował Andrzeja, i wyrazili taką nadzieję, że jeśli to papież zrobi, to Andrzej Bobola uratuje Polskę. I proszę sobie zauważyć, że jak ktoś chce, mogę. Zresztą, tą książkę, którą napisałem o... i nawiązałem do tego cudu nad Wisłą, to przytoczyłem list, treść tego listu biskupów polskich. Przytoczyłem także treść Piłsudskiego, który prosił papieża, żeby Andrzej Bobola był ogłoszony patronem Polski. To są dokumenty na to. To nie jest to, że. Ktoś o tym mówi bez podstaw. To są dokumenty na to. Jest treść tego listu. A kiedy po tej konferencji episkopatu do Warszawy wrócił kardynał Aleksander Kakowski, wydał dekret, też przytoczyłem słowa z tego dekretu w tej książce, którą napisałem, gdzie zachęcił wszystkich kapłanów, żeby w kościołach warszawskich odprawiono dziewięciodniową nowennę do błogosławionego Andrzeja Boboli błogosławionego Władysława Zgielniowa Jako patrona Warszawy Gdy nie było relikwii w Warszawie To z Krakowa sprowadzili relikwię takiej trumience I z tą trumienką chodzono, chodzono ulicami Warszawy Na to wszystko patrzył e, ówczesny nuncjusz apostolski Racji e, I widział tą pobożność świętego Andrzeja Boboli I proszę sobie zauważyć, że w ostatnim dniu Nowenny dokonał się cud nad Wisłą i to mnie najbardziej zastanawia. Modlono się do, do Boga za przyczyną błogosławionego Andrzeja i błogosławionego Władysława, ale biskupi ponownie jako podziękowanie za uratowanie Warszawy widzą w Andrzeju Boboli. I tak naprawdę to w nunciusz, który widział to wszystko, powrócił do Watykanu, został papieżem Piusem XI, on podjął decyzję, żeby, że Andrzeja Bobola. Trzeba kanonizować i trzeba jego trum na relikwie oddać Polakom. Bardzo ciekawa rzecz. Patrzcie, i, ale dlaczego to się stało? Bowiem do dzisiaj czytamy w różnych dokumentach e, historycznych, że nigdy nie widziano tyle ludzi w Warszawie, w kościołach, co wtedy, gdy modlono się o uratowanie Warszawy i Polski przed bolszewikami. I Andrzej Bowola odpowiedział. Dla mnie to jest sprawa zrozumiała. Wówczas Matka Boża, do której Andrzej Bobola przyczynił się, była królową Polski, tknęła biskupów. Właśnie trzeba być bardzo wdzięczny za tą wrażliwość wnętrza biskupów tamtych czasów, że umieli rozeznać, kto może pomóc, kto może uratować, i że nie byli e, obojętni na to słowo, ale podjęli konkretne działania, e, żeby zwrócić się za przyczyną Andrzeja Boboli. I przecież Andrzej Bobola został za to kanonizowany. I teraz proszę bardzo, popatrzmy, dlaczego tam wołanie o tą modlitwę za ojczyznę. Bo dzisiaj są inne zagrożenia. Nie myślmy sobie, że nas to nie dotyczy. Wszystkich nas dotyczy. I stąd też, gdy są te zagrożenia dla wiary, w jakim sensie i dla naszej niepodległości. Sami widzimy, co się z różnych stron dzieje. I tylko niebo może nas w dzisiejszych czasach uratować, bo nie myślmy, że skądkolwiek może przyjść pomoc. I dlatego każdy, kto kocha tę ojczyznę, kto serca oddaje dla niej, powinien zacząć się modlić. A uważam, że święty Andrzej nas uratuje. I teraz dochodzimy do sprawy, której ojcze Witoldzie zadałeś mi to pytanie. Dlaczego Jan Paweł II, papież Polak, właśnie. Posta, postawił nam jako patrona na trzecie tysiąclecie świętego Andrzeja Bowoli. Ja to tak mniej więcej odczytuję. Przecież e, trzeba powiedzieć, że e, w tym czasie było bardzo znanych na całym świecie e, świętych polskich, choćby siostra Faustyna związana z Miłosierdziem Bożym, choćby święty Maksymilian Maria Kolbe, który oddał życie w czasie II wojny światowej, czy brat Elbert Mierowski, święty, a Jan Paweł II mówi: nie, patronem będzie Święty Andrzej Bobola. Tak gdzieś sobie w głębi serca widzę, w świetle jego słów, które powiedział w maju w 1988 roku. Wtedy jeszcze nikt nie myślał, że Andrzej Bobola będzie patronem Polski, ale powiedział kiedyś takie znamienne słowa, że Andrzej Bobola jest znakiem prorockim rzeczy, które nas czekają, rzeczy przyszłych. Czyż te rzeczy przyszłe znaczą prześladowanie wiary? w tym tysiącleciu? Czy te rzeczy przyszłe znaczą, że trzeba nam wpatrywać i świętego Andrzeja Boboli, aby być tak wierny wierze Kościołowi, naszemu narodowi, jak Andrzej Bobola? Ja to tak to odczytuję, że po to nam papież go dał za patrona, żebyśmy wpatrywali się w niego i uczyli się, do jakich granic człowiek powinien kochać własną ojczyznę Własny naród, od kogo mamy się uczyć, jak trwać w kościele, jak trwać przy Jezusie. I teraz w świetle tego zobaczcie, jak bardzo nam jest potrzebne poznanie świętego Andrzeja Boboli. Bowiem, jeśli go naprawdę nie poznamy, to od kogo się będziemy uczyć? Andrzej Bobola nie jest tylko po to, byśmy e, się uczyli od niego, ale jest także po to dany nam patronem, aby nas wspomagać. Bo przyjdą trudne chwile, i tak jak on, w chwili swej śmierci męczeńskiej, przywoływał dwóch imion Jezusa i Marii, co kozacy, Kozaków ogarnęła wściekłość, jak mówił, te dwa imiona. Bowiem z taką pobożnością i szacunkiem, bo wiedział, że tylko oni mogą go uratować tym męczeństwem, pozwolić mu przeżyć do końca i nie zejść z drogi wierności. Tak samo myślę, że. Trzeba nam pomocy świętego Andrzeja, i dlatego też, zobaczcie, w świetle tego, co mówi, jak bardzo potrzebna jest ta choćby dzisiejsza audycja. Bardzo jestem wdzięczny i ojcu, dyrektorowi Tadeuszowi, i tutaj obecnemu ze mną ojcowi Witoldowi, który prowadzi tę audycję. Dlaczego? Ponieważ być może, że święty Andrzej sam, tak jak kiedyś w Strachocinie powiedział, zaczyjcie mnie czcić. Dzisiaj widzi wielkie niebezpieczeństwo, które się grozi Polsce. My może tego nie widzimy. Andrzej Bowola e, pobudził jakby ojca dyrektora, zaproście księdza e, ze Strachociny, niech powie coś o świętym Andrzeju Bowoli. Ojcze, jeżeli ojciec nas słucha, bardzo dziękuję, bo... To jest bardzo ważna chwila. Wydaje mi się, że w tym momencie to, co mówię, że to nie jest tylko, że ojciec dyrektor tam upodobał sobie księdza Józefa, ale widzę w tym działanie Ducha Świętego i widzę coś więcej w tym wszystkim. Że tak jak kiedyś w Strachocinie, kiedy rozwalał się komunizm, Andrzej Uwola powiedział, zacznijcie mnie czcić. To dzisiaj sprowadza mnie tutaj do dalekiego Torunia aby naród jeszcze raz usłyszał, że dzisiaj jest potrzebna wielka modlitwa za ojczyznę, za przyczynę świętego Andrzeja Boboli. I żebyśmy się zaczęli modlić, wzięli sobie to do serca. Ksiądz prawa wskazał takie, mówiąc o, Janie, o św. Andrzeju Boboli, jako o tym znaku prorockim na, na, na czasy, które nas czekają. Ksiądz prawa wskazał wierność Kościołowi, miłość do ojczyzny i, mi, i miłości do człowieka. Tutaj takie, czy to mogą być takie trzy kierunki, nie wiem, czy trzy, może jeszcze więcej innych wymiarów jego duchowości możemy na, na czasy dzisiejsze, tak? Bo to 400 lat temu było święcenie kapłańskie. I tak chcemy go, mówi, chcemy, żeby go poznać, odczytać go na, na dzisiejsze czasy. Jaki, jaki ten znak? Co ten prorok ma nam dzisiaj do powiedzenia? To znaczy. E, już e, z racji trzechsetnej rocznicy mężeństwa Andrzeja Boboli e, papież Pius XII w 1957 roku napisał o świętym Andrzeju encyklikę. Invicti atleta Christi. Bohater Chrystusowy albo niezwyciężony atleta Chrystusa. Różnie to tłumaczą. Ale o co chodzi tak naprawdę? W tej encyklice... Proszę sobie zauważyć, że mamy tylu świętych, tylu błogosławionych, a o tym świętym papież napisał encyklikę. Po prostu poznając jego życiorys, tak się zachwycił, zafascynował tą postacią, że postawił Andrzeja Boboli chrześcijanom na całym świecie za wzór do naśladowania. Napisał bardzo znamienne słowa że tej postaci kościół zapomnieć nie może, bo złotymi zgłoskami zapisała się w historii kościoła. Stawiając go za wzór do naśladowania dla wszystkich chrześcijan, szczególnie zwrócił się do kapłanów, do pasterzy kościoła w Polsce, żeby go naśladowali i na całym świecie, bo to I, i na całym, całym świecie, ale później on się zwrócił też szczególnie do Polski, nazywając, że to jest chluba waszego narodu i wyście powinni się od niego uczyć przede wszystkim. I myślę, że jeżeli chodzi o znak, to popatrzmy, że dzisiaj kiedy są te różne problemy z naszymi biskupami, kapłanami, no trzeba jasno o tym mówić, że to jest, nie? trzeba zobaczyć w świętym Andrzeju boli pewien znak dla nas, że to, co pan Jezus kiedy powiedział, mnie prześladowali, was będą prześladować. Żeby umieć jakoś sobie z tym radzić, że pan Jezus nie wybrał nas dla chwały tu na ziemi. Myśmy się umówili jako ochrzczeni, a później już jako kapłani, że pan Jezus. Włącza nas w swoje kapłaństwo Po to, aby innych uświęcać A my przez taką pracę Abyśmy uświęcali siebie I kiedyś się zbawili Bo to jest najważniejsze w życiu I stąd też właśnie w takim znaczeniu Trzeba popatrzeć ten znak prorocki Że patrzcie kapłani I myślę, że to co też taki Podsunął mi święty Andrzej O tej nowennie modlite za kapłanów, za biskupów. właśnie żeby też zainteresować e, wszystkich kapłanów, e, e, biskupów, e, e, osoby życia konsekrowanego postacią świętego Andrzeja. Trzeba w tym wszystkim widzieć coś więcej. Nie tylko, że tam ksiądz ze Strachociny wziął i napisał e, nowennę, ale że święty Andrzej mi się posłużył, żeby kapłani i osoby życia konsekrowanego umieli zwrócić się i poznawać Andrzeja Boboli. Bo możemy przede wszystkim nauczyć się od niego zrozumieć jedno, że wszystko jest ważne w naszym życiu. Ale jeśli nie będziemy zjednoczeni z Chrystusem, jeśli nie będziemy pierw należeć do niego, on nie będzie panem naszego życia, to ta nasza praca nic znaczyć nie będzie. Bo to mówi dla mnie Bobola. Mówi jednoznacznie, że piękne kapłaństwo jest wówczas, jeżeli człowiek postawi na Boga i Bóg jest w jego życiu najważniejszym. Ale Andrzej Bobola może nas nauczyć radzić sobie w duszpasterstwie. Popatrzmy, tak jak kiedyś nie były łatwe czasy, gdzie, w których żył Andrzej Bobola, ale on sobie potrafił w tamtych czasach umieć zagospodarować to miejsce, gdzie go Pan posyłał. Ludzie go nie rozumieli. Prześladowali, nawet pewnie i jego przełożeni, których trudno się dziwić, że nie bardzo pojmowali tą gorliwość Andrzeja. Ale on wiedział, że misją i powołaniem kapłana jest służyć Chrystusowi w jego kościele, służyć ludziom ochrzczonym i dążyć wszystko, aby pomagać tym ludziom, by się zbawili. I to jest dla mnie fantastyczne odkrycie. Co już przed tym mówiłem, jeszcze raz powtarzam, dla mnie wchodzenie Andrzeja do prawosławnych wiosek nie było nawracaniem, ale było ewangelizacją. To znaczy, że jako kapłan Chrystusowy uznał. Że jest jedna owczarnia, a on jako kapłan ma prawo do jednych i dar drugich. To jest moje spojrzenie na Andrzeja. Takie nowe odkrycie, i uważam, żebyśmy też dzisiaj zamiast osądzać, tam potępiać, klasyfikować ludzi pobożniejszych czy mniej pobożnych. Nie. Najważniejsze jest to, byśmy wszystkich ogarniali miłością i wszystkim chcieli służyć. Zastanawiało mnie zawsze to przychodzenie Andrzeja Boboli. I, I objawianie się, i nie wystarczyło mi tylko to, żeby zatrzymać się nad tym, że się w Pińsku objawił, w Wilnie się objawił, w Strachocinie się objawił, ale nurtowało mnie i często rozmawiałem z nim, dlaczego ty się objawiałeś. I przyszedł taki moment, to był 2015 rok. Podczas tej pielgrzymki, o której wspominałem, gdyśmy w telewizji. Oglądali, gdzie przyszły prezydent był wtedy na modlitwie. I mając świadomość, że tak ważne osoby przyjadał do strachociny, się modli na Bobolówkę, prosiłem bardzo świętego Andrzeja Boboli, żeby mi jakoś rozjaśnił umysł, co mam im powiedzieć. I on wtedy wyjaśnił, powiedz im, że jestem opiekunem Polski. Że pan mógł mi zlecił opiekę nad ojczyzną. I później dalej wskazywał mnie, że kiedy groziło zajęcie Pińska przez Rosjan i Szwedów, to wtedy powiedział, że uratuje miasto, i rzeczywiście uratował. Później, kiedy były zabory nie, i kiedy naprawdę groziła taka utrata nadziei, przyszedł i powiedział: Nie, odzyskacie niepodległość. I to wszystko sprawiło, że odczytałem w jakiś sposób rolę. I misja Polski w planie zbawieniem. To, co powiem, to jest moje przekonanie. Nie, nie każdy musi w to wierzyć, nie każdy musi to przejmować, oczywiście, bo to są moje przemyślenia, ale widzę, że Polska w planie Bożym jest przeznaczona do obrony chrześcijaństwa. I to od pewnego czasu zaczynam głosić. Zobaczcie, że są narody, których Pan Bóg szczególnie zleca pewną misję. Tak jak wiemy z Biblii, że narodem wybranym jest naród żydowski, który miał przyjąć, w którym miał się narodzić zbawiciel, miał przyjąć tego zbawiciela, a później Pan Jezus zapłakał nawet, że nie poznało czasu swojego nawiedzenia. Tak w moim przekonaniu, Polska jest przeznaczona do obrony wiary chrześcijańskiej. Żeby nie być gołosłownym, zobaczcie, jak Polska Realizuje ten plan. Pierwsze, e, gdzie w moim przekonaniu jest takie bardzo ważne zaangażowanie Polski w obronę wiary to jest wojna z krzyżakami, e, Polska odważyła się bronić pogan, co wydawało się wtedy e, czymś niezrozumiałym. Ale nie dlatego broniła Pogan, tylko. Dopowiedział później to na Soborze w Konstancji w 1414 roku Paweł Włodkiewicz, który powiedział, że na ziemi mają prawo żyć chrześcijanie i poganie. Że nie wolno nikogo ogniem i mieczem nawracać na wiarę chrześcijańską. To jest coś niesamowitego, bo się nad tym nie zastanawiamy. Ale czy Pan Bóg w tym momencie nie posługuje się narodem, by bronić prawdy Ewangelii? Wiara musi być... Przyjęta z miłością, z wiarą, a nie wymuszaniu na kogoś przyjęcia chrześcijaństwa. Patrzcie, co za mądrość tego narodu. Patrzcie, jak jestem dumny, że mogę e, należeć do polskiego narodu. Później patrzę na następną. Takie, na pewno tych wydarzeń jest wiele innych, ale patrzcie, jakim narodem posługuje się Bóg, żeby Turcy nie weszli do Watykanu? Czy ja, husarnia pomaga w zwycięstwie pod Wiedniem w 1683 roku. Czy nie posługuje się pan Bóg naszym narodem? A wspomniany cud nad Wisłą przecież gdyby Polacy przegrali, Bolszewicy zdobyli Warszawę. Już pomijmy, że my byśmy e, byli narodem, który miasto, miasto zniszczone, naród musiałby przyjmować komunizm, ale oni mieli plany pójść dalej na zachód. I pan Bóg posługuje się naszym narodem, że to jeszcze nie teraz. A którym narodem pan Bóg się posłużył, żeby rozwalić e, e, Związek Radziecki? Którym narodem pan Bóg się posłużył, żeby mur berliński rozwalić? Popatrzcie, państwo, i nie chcę powiedzieć więcej, że misja nasza się nie skończyła. Jeśli chodzi o to, co pani mówiła o przedmurze chrześcijaństwa, tak. Papież Pius XII pisze kapitalne słowa, że zachęcając Polskę do tego, aby nadal była przedmurzem chrześcijańskim. Bo utożsamiano Polskę, że przez to, że prowadzi wojny z Turkami, z Tatarami. Ze wschodu broni chrześcijaństwa. Była takim przedmurzem chrześcijaństwa, że oni nie poszli dalej. E, i, i, I mówi: bądźcie nadal taki. Oczywiście, że niektórzy e, mówiąc o tym przedmurzu chrześcijaństwa, odwołują się do słynnego. Proroctwa kardynała Chlonda z 22 października 1948 roku w dniu śmierci, nie? że Polska pierwsza w świecie będzie wywyższona, odniesie zwycięstwo, że, że będzie nas to miłosierdzie Boże, spotka naszą ojczyznę. Niektórzy się zastanawiają, czy pod wpływem tej, tej proroctwa w 1957 roku, Pius XII nie napisał tych słów, że dalej bądźcie przed morzem chrześcijańca, albo Chciał, wiedząc, że Polacy są pod teraz władzą komunistyczną, pod Związkiem Radzieckim, chciał budzić nadzieję, bądźcie tacy jak byliście zawsze. Nie dajcie się złamać. Także tak to jest tłumaczone to przedmurze chrześcijaństwa. Ale ja dzisiaj jestem naprawdę przekonany i często mówię w kazaniach, na takich różnych spotkaniach, że wierzę mocno, że naród polski ma ważną misję do spełnienia. I może dlatego, że ma tak ważną misję, Matka Boża. Ust przyszła do nas i mamy jedno z najcudowniejszych sanktuarium na Jasnej Górze. Przecież wszyscy wiemy, w jakich okolicznościach powstało. Pan Bóg dał nam Andrzeja, bo boli za patrona Polski. To wszystko po to, żebyśmy dobrze wypełnili tę misję bronienia chrześcijaństwa. I teraz zobaczcie, że wszystkie przepowiednie, jak się czyta, to mówią. I, i, i siostra Faustyna mówi, i, 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 i kardy, wspomniany kardynał Chląd. I o tym mówi Malczewska, o tym wywyższeniu Polski. Ale zobaczcie, że jest za cenę, że nie możemy być stać się narodem bezbożnym. My ciągle mówimy o tym, że będziemy wywyższeni. A tu to trzeba nie jest takie pewne, że za nie jest cenę. Takie bezwarunkowe. Za to jest warunkowe. Będziecie wielcy, ale wy też musicie coś zrobić. I właśnie te wszystkie objawienia Andrzeja, które są. On nam ciągle przypomina, że mamy współpracować z Bogiem, że mamy być posłuszni, że Pan Bóg nam wiele rzeczy da. Ale my też musimy coś robić. Nic za darmo się nie uczy. Bo mnie raz tak słyszymy, jakby do połowy to zdanie. Także, że, że Pan nas wywyższy, kropka. No, tak. jest, tam nie ma kropki. Nie jest ciąg dalszy tego zdania. Jeżeli będziecie wierni tradycji, jeżeli będziecie wierni Bogu, przykazaniom, jeżeli będziecie zachowywać Ewangelię, to wtedy będziecie wywyższeni. I to trzeba mówić dzisiaj, bo tak samo wydaje mi się, że też przekręca się albo się do końca nie mówi o miłosierdziu Bożym. Pan Bóg wszystkie grzechy jest w stanie przebaczyć. Ale człowiek musi chcieć, choć troszkę zrobić, by się nawrócić, by z nich zrezygnować. To nie jest tak, że Pan mógł za nas wszystko zrobi. My musimy chcieć, a Pan mógł nam dopomaga. I to jest u świętego Andrzeja też. Właśnie on to mobilizuje. Poszukajcie trumnę, zacznijcie się modlić, przyjmijcie mnie jako głównego patrona. Po co to wszystko? Właśnie to jest to ta ewangelizacja, którą dalej prowadzi. Przypomina nam to, co jest najważniejsze. Pan Bóg da wiele, ale człowiek musi zrobić choć trochę. Jak jest w biedzie, to, to prosi Andrzeja Boboli, nie? Najgorsze jest to, że jest taka część, która później w ogóle zapomina, jakby się nic w ich życiu nie stało. To, co też mówiłem o tej modlitwie za ojczyznę na Białorusi, nie? co była, że ja umiem odczytywać znaki, które Andrzej daje. Staram się uświadamiać ludziom. Mógłbym to takie powiedzieć, że Bobola to jest przedziwny święty. Znam taki przypadek, że kiedyś babcia mówiła jednemu chłopakowi chodź na nowennę. On mówił mu, że to nie bardzo jest potrzebne. I w tym samym czasie, co była nowenna, to chłopak miał wypadek. Bardzo poważny. Ludzie nie rozumieją tego. Nieraz człowiek upomina, wskazuje, że takie zachowanie czy takie nie powinno mieć miejsca. No, I mimo, że dzieją się rzeczy nieraz różne, to i tak trudno uwierzyć, że w, w, w świętym Andrzejem nie wchodzi się jakby, bo to jest przedziwne święty. Ja go nie zawsze go rozumiem. Bo są sprawy, które e, działa tak, że. Trudno uwierzyć, może tym świadectwem skończę też, nim powiem ostatnie słowa, jak e, do pewnego do sąsiedniego proboszcza przychodzi taki człowiek, by podpisać abstynencję, a był to pijak. I kiedy proboszcz później chciał matce jego przekazać, ta się rozpłakała, bo powiedziała tak: ja wczoraj byłam pieszo o chlebie i wodzie u Andrzeja Woboli. Czy to może być tak możliwe, żeby on w tym samym dniu przyszedł i abstynencję podpisał? Ludzie tego nie. To jest, to jest siła Andrzeja. I dlatego też e, właśnie to wielkie wołanie o modlitwę za ojczyznę o modlitwę w różnych sprawach. Tu nie chodzi o to, że, żeby e, pokazywać, że on wiele potrafi, ale on jest przeznaczony do pewnych rzeczy. Patrzcie, całe działanie świętego Andrzeja. E, ja mówię tak, że w moim przekonaniu, tylko żeby jak to dotrzeć do ludzi, on jest podobny do Jonasza. Zobacz, ojcze Widoldzie, sprawa jest jaka. Gdyby Jonasz przyszedł do mieszkańców Niniwy jako prorok, czy ludzie grzeszni byliby mu w stanie uwierzyć, że się nawróćcie i pokutujcie, bo zginiecie? Potrzebna była cała ta otoczka, o której pisa Pismo Święte, to jego ucieczka, to jego wyrzucenie do morza, to wieloryba. Oni go przyjęli jako wysłańca Bożego. I to patrzmy. Że Andrzej Bobola odchodził. Jego śmierć była bardzo okrutna. Nikt o nim nie pamiętał. Przychodzi z drugiego świata, pokazuje pewne fakty, które się sprawdzają. I teraz zobaczmy: ludzie nie chcą uwierzyć, nie chcą zobaczyć, że w tym, co on mówi, to jest prawda, która jest dobrym dla ojczyzny i dla poszczególnych ludzi. A przecież ta cała otoczka, że On w taki sposób się objawia, po śmierci przychodzi. No Ja patrzę zawsze na Niego, że to Go stawia w takim miejscu, jak Matka Najświętsza, która też z nieba przychodziła i pewne rzeczy powiedziała. Tylko do Matki Bożej już się ludzie przyzwyczaili. A do Andrzeja Woboli nawet wielu nie wiedzą, że e, kiedy odchodził, to nikt nie widział Go na ołtarzach, ale jak ponownie przyszedł, to jezuici jeszcze raz spojrzeli i zobaczyli to, co Go wcześniej nie widzieli. I to jest właśnie fenomen Andrzeja. Dlatego też to było wielkim moim pragnieniem, żeby przyjechać i to, co powiedziałem przed chwilą, ja to odczytuję zupełnie inaczej. Bo Andrzej Bobola zawsze działa wtedy, gdy Polska grozi niebezpieczeństwo. Zawsze przychodzi z jakimś takim natchnieniem do niektórych ludzi. I jeżeli Polacy będą w stanie. Usłuchać, zrozumieć, że to, co dzisiaj się stało w Radiu Maryja, w telewizji trwam, że święty Andrzej jeszcze raz przyszedł i zwrócił na siebie uwagę. Ludzie, Polacy, zacznijcie się modlić, żebyśmy później nie mieli do nikogo pretensji, bo niebo nam przychodzi z pomocą, co powinniśmy robić w tych trudnych czasach. Jeżeli nie odczytamy znaków czasu, to wiemy, co się, co się, co się dzieje, jeżeli człowiek odrzuci to, co Pan Bóg mu daje. I stąd też tak widzę głębiej, ojcze Witoldzie, to wszystko. To mój dzisiaj przyjazd, to obecność tutaj. To jest jakby jeszcze raz, to tak kiedyś Strachocinie powiedział i dzisiaj mnie przysyła tutaj, by strunie wykorzystuje to wasze e, radio, telewizję, czyli to wielkie dzieło dla ojczyzny, by w tym miejscu, gdzie się naprawdę kocha Polskę, powiedzieć, co trzeba dzisiaj robić. Zacznijcie się modlić, Polacy. Zacznijcie się modlić za przyczyną świętego Andrzeja.